I halo, halo moi drodzy, od razu po poprzednim odcineczku nagrywam kolejny i bierzemy się dzisiaj za ukończenie tej gry. Mam nadzieję, że się uda. No i co, tu mamy kosz z węglem. Możemy zabrać to i mamy tutaj kolejny fragment, ostatni już fragment obrazka. Złapię wszystkie, normalnie jak z Pokemonami, nie? A i tutaj mamy... A gdzie ja ten obrazek mogę sobie połączyć? O, tutaj jest, dobra, jest książka. I teraz musimy sobie tutaj wszystkie trzy fragmenty połączyć. I mamy przepis, to już wszystkie, a więc tak. Wiem już, co muszę zrobić. Co my tu mamy? Pióro. Pióro kurczaka musimy wsadzić tutaj. Dodajemy tutaj. Okej, czy co dalej? Tutaj wkładamy ten liść czerwony. Łuski smoka. Właśnie nie wiem, czy tu. Tu chyba. Nie, tutaj, dobra. I... zatyczki, ciach. Ciach. I płyn złoty tutaj. Tutaj przykręcamy. Tu przykręcamy, zamykamy i odpalamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No i proszę bardzo, mamy to. Zestaw mojego alchemika, pyk. Mamy miksturkę. Oho, i ktoś wali do drzwi. Cóż to jest? No na pewno nie czarnoksiężnik, bo on nie puka. Przyniósł nam tą pelerynę niewidkę, dobrze widzę? O cholera, nie, czarodziej, chowaj się. Chowaj się, cjok. Co miał w tym kuflu? Nie możemy mu dolać. Ale muszę skończyć moje dzieło. Nie mam czasu na zabawę z tobą. Skąd to? Zostaw miksturę. Nie mam na to szansu! What the fuck? No to nieźle. Bierz medalion, nie uciekaj. Udało się. O, klocek Lego. Mało nie wdepło w niego. Oj, to by bolało, jakby tak stopą nadepło. Takiego klocka Lego. Co się dzieje ze światem? Łazienka, tak? Obrazek siekającego chłopca. Wieża cała się rozwala. No to pięknie. Wszyscy się zebrali na dzielnicy. Takie wrota, patrzcie na to. Jest kotel nasz. Widzicie, niektóre miejsca są zablokowane. Nie możemy wszędzie pójść. Telefon dzwoni. Halo? Halo, mama? Się, normalnie jakby dwa światy się łączyły, nie?
teraźniejszy jakby z tą bajką, powiedzmy, z tą przygodą naszej księżniczki. Ciekawe, ciekawe. Okej, no ona tu nic nie chce zrobić. O, gościu spadł z dachu. Patrzcie, tu się drzwi pojawiły. No nie, idziemy do jaskini, do kaczki. Mamy teraz już medal, ale patrzcie, zmieniło się. Jest teraz uśmiech. Czy nadal nas nie dopuści do tego? Zobaczmy, co jest tutaj. O, znalazła coś. Dobra, dobra. To jest jakiś kabel, ale nie dosięgnie tego chyba, więc... Tak czy siak muszę chyba spróbować to zdobyć. Okej, na razie spokojnie. Ale mam medalion, patrz. A chodziło o medalion. Nie? What the fuck? I teraz możemy wejść do góry. Dawaj po kablu. I spuścimy wodę z wanny. Nie ma kurde, kurczaczku. Ale damy ci koronę z powrotem. O, jaki smutny. Daj dzioba. I teraz możemy, moi drodzy, zabrać tutaj tą buławę. I możemy wracać do góry. Bo kaczka ładnie świat zmieniła, patrzcie. Popadali tutaj niektórzy. Możemy iść do stajni. Tu warto zajrzeć do pudełeczka. Do prezentu. Mamy puzzle. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do Spyro właśnie? Może, kto wie. Jeżeli nie, no to się... To trudno, czy się mylę? No i mamy żyrafę. No tak, tak nie uwolnisz żyrafy. Polizała naszą bohaterkę, więc buława, dokładnie tak. Żrafa uratowana. Białe paski. Znaczy nawet tu klocki Lego, widać, tak jakby to było jakiś z klocków Lego. Nie możemy tego otworzyć. Mamy już trzy zwierzaczki tutaj. Jeszcze brakuje nam jednego. Idziemy do sali królewskiej. Jednego albo dwóch, nie wiem. Rower. Misiu, co z tobą? Pamiętacie, tu był duży misiu. Teraz już nie ma dużego misia. Jest mały misiu. I on chyba nie ma oczka, a mamy akurat to oczko. Damy mu. Jej! 3D jest przereklamowane. No dawaj, dawaj, cjok. Wiesz, czym to rozwalić? Bierz buławą, no dokładnie. Chodzimy. I patrzcie to, mamy tutaj smoka i pieseła. Musimy pieseła właśnie uratować. Tylko jakby tu to zrobić? Kontakt, the fuck. I pies obudził niestety smoka, który jest na prąd. Jest odkurzaczem, wciągnął naszą bohaterkę. No to ładnie.
Dobra, zabieraj buławę. Zabieramy tutaj to coś. Jakąś buteleczkę z czymś. Zobaczmy, co to jest. Płyn do robienia baniek. To zrobimy bańki. I maczuga, żeby nas tu nie zgniotło. Dawaj, 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 dobra. Uciekamy, pieseł. Tak się robi porządki. O nie! Halo, pieseł, atakuj. Patrzcie to, sam siebie wciągnie. Nieźle, co? Ale niestety to nie koniec. Pieseł został porwany. Zabieramy z powrotem tutaj. Nasz maczugens. A patrzcie tutaj, co się dzieje za impreza. Mamy kole bodajże, tak, i mentosy. Przez co no, strzela fajnie. Nasza bohaterka cały czas taka wkurzona jest. Zabieramy durszlaczek. Ale mamy zabawę, co? No i musimy zobaczyć, co z piesełem się stało. Pieseł, pieseł! Zobaczcie, jakie mam obrazy tutaj. Kurde. Kurde. No proszę bardzo. Mamy damę z łasiczką. Pana, księdza z łasiczką, nie wiem, ojca z łasiczką. Co za piękny uśmiech. Dzielni, przystojni rycerze. To chyba ich mama krzyczy na nich, że jeżdżą bez kasków. No świetnie, patrzcie, jakieś obrazy. To mi się tak kojarzy właśnie z rzeczywistością. To są obrazy naszej księżniczki. Dobra, bierz tutaj kubeczek i widzicie, musimy tym siteczkiem zabrać. Jakbym chciał dotknąć ręką, to patrzcie, co się dzieje, połknie nas. Właśnie. A to nie o to chodzi, moi drodzy, dobra. Musimy wrócić się do tych tutaj w kuchni, co siedzą i się zabawiają z kolą i mentosami. Jeżeli się nie mylę, to mamy wszystkie kubeczki potrzebne. Musimy zrobić herbatkę. Jej! Proszę bardzo. Na czajnik tutaj nalewamy wody. Ciach, odpalamy. Zalewamy. Mamy herbatkę. Czas na herbatkę.
No i dzięki temu możemy zabrać mu te mentosy. Jak to nazwali? Wybuchowe kamyki. Interesuje nas jeszcze oczywiście kola. Niestety tutaj koli nie ma. A, otworzyła nam, super. Jednorożec nam otworzył. I teraz, moi drodzy, wiadomo co robimy, jakie połączenie tutaj na panu Glutku. Trzeba naszego pieseła uwolnić. I tak. Napoimy kolom. No, nie wpadnie tam czasami, uważaj, uważaj. No i wybuchowe kapsułki, jeb. Dawaj, pstryk. No i ładnie, porobiony. O nie, poddaj łapę, pieseł. Ewidentnie coś się dzieje za drzwiami. Dawaj, zmaczugęsa to. Ups. Puk, puk. Aha, taki prosty zamek, okej. Tylko trzeba było dźwignię pociągnąć. Patrzcie to, samolot tam leci normalnie u góry. Jakby okno, termometr w oknie, rury jakieś takie, no... Widać, że się łączy rzeczywistość tutaj z tą, powiedzmy, z naszą grą tutaj. Tak piesek siedzi, taki radosny tutaj. O nie, pelerynka. Kuku. A kuku? Chciałem tylko, by zostawiono mnie w spokoju. Teraz masz moją pełną uwagę. Moi drodzy, lustro. Wzrok bazyliszka odbijemy. Nie ma barka. Uciekamy. Uciekaj. Patrz, wszystko się zmienia. Jeszcze się poślizgnęła. Uciekaj. Nawet obrazki się zmieniają na tym. Na jej rysunki. Czekaj. Jaki wielki się zrobił. Na żyrafę, szybko, uciekamy. Czekajcie, żyrafa. Jeżeli długo i szczęśliwie. Proszę bardzo. Ach, te fantazje, dzieci. I dobrze rozumiem, tata ją uratował, tak jakby spadła na tej zebrze na dół po schodach. Królowa wróciła. Jej misja skończona. Bestia kolejnego dnia legła zgładzona. Odgarniając włosy ze swej twarzy bladej, powiedziała: tak dłużej nie dam już rady. Rozumiem, że chodziło o bestia w sensie praca, tak? Twe obietnice były mi jak zaklęcia. Wierzyłam, choć wiedziałam, żeś marzyciel. Lecz teraz, po latach, nadszedł czas ocknięcia, bowiem to nie bajka, a prawdziwe życie.
Za długo domu naszego sama bronię. Na czarodziejską odmianę losu liczyć dłużej nie mogę, twa kolej, by miecz chwycić i zająć swe miejsce na rodzinnym tronie. Masz absolutną rację, kochanie. Słowa mojego czas dotrzymanie. O nic się nie martw. Odrzuć frasunki. Teraz ja płacę wszystkie rachunki. Tak, już wkrótce naszą grę wydajemy i wielki sukces wspólnie oblejemy. Dawne potknięcia mi łatwo przebaczysz. Wkrótce, czyli kiedy? Wkrótce. Zobaczysz. Stworzył grę i będzie rachunki płacił, bo ludzie będą kupować grę. Dobre, dobre. Kiedy tak dziewczynka rodziców słuchała, jej dotąd wesoła buzia spochmurniała. Zniecierpliwiona nie mogła znieść dalszych zwłok w wyjawieniu mamie przygód księżniczki Ciok. Ciok. No powiem wam, fajna gra, tylko kurczę, no boli to, że strasznie króciutka, a kosztuje bodajże ile, 50 przeszło złotych, chyba 53 czy 4, nie wiem dokładnie, ale coś takiego. To wiecie, za tą cenę można większą grę, dłuższą kupić, nie? Nie oszukujmy się. Chociaż no... Na pewno warte uwagi gra. Oczywiście ten smok to był tata z odkurzaczem. Wszystko oczywiście była zabawa. O, nawet mamy zdjęcia. Podziękowanie dla Kickstarter support. Patrzcie, jakie ogromne wsparcie gra dostała na Kickstarterze. Sporo naprawdę ludzi wsparło dla was. No cóż, moi drodzy, to tyle. Fajna przygodóweczka, choć mówię, króciutka. Ale z tego co widzę, żeby ją wymaksować, no to trzeba by było chyba jeszcze raz odpalić grę. Przykładowo zbiegnij po schodach, nie przewracając się. Znajdź czarownika w lochach. Wypróbuj broń ze zbrojowni. Nie daj się zauważyć na murach zamku. Skradziucha. Ciekawskie spojrzenie. Rozejrzyj się po dziedzińcu. Użyj niewłaściwego przedmiotu. Ukradnij medalion czarownikowi. Zaatakuj czarownikę. Dwa czy nawet trzy razy chyba trzeba by było zrobić. Pamiętacie, ja tam dolałem mu, chciałem dolać mu mikstury do kufla, ale nie pykło. Można było mu ukraść chyba medalion i można było chyba go zaatakować buławą. Więc można powiedzieć, że trzeba by było trzy razy przejść grę na dobry... No jeżeli ktoś chce wszystkie osiągnięcia, o to mi chodzi, więc nieważne.
Tyle, jeżeli chodzi o te przygody z Tsiok. Fajna giereczka, fajna naprawdę. Tylko tak jak mówię, no ta cena, ale. Jak doceniać, to doceniać. Dziękuję jeszcze raz za kluczyk oczywiście. No i co, widzimy się w innych seriach. Trzymajcie się i cześć. Jesteś pewny? Tak.